Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie 52-latków, którzy ostrzelali z wiatrówki cztery autobusy i busa przewożących łącznie 150 pasażerów w naszym powiecie. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Było późne popołudnie, gdy oficer świdnickiej policji odebrał zgłoszenie o tym, że ktoś ostrzeliwuje samochody na drodze 35 między Świdnicą i Wałbrzychem na wysokości Mokrzyszowa. W wyniku podjętych działań bardzo szybko zatrzymano podejrzanych. Jechali Mercedesem, w którym mieli schowany pistolet pneumatyczny z magazynkiem. Okazało się, że w środku znajdują się Mirosław B. i Zbigniew S. Jeden z nich pochodzi z Wałbrzycha, drugi nie ma stałego miejsca zamieszkania. Mężczyźni trafili do aresztu. Podczas prokuratorskiego śledztwa okazało się, że sprawcy nie byli karani. Nie potrafili powiedzieć, dlaczego postąpili w tak głupi sposób. W czasie zdarzenia byli trzeźwi. Prokuratura skorzystała też z badań biegłego, który miał ustalić, czy jeden ze sprawców w chwili zdarzenia był poczytalny. Na szczęście nikt z podróżujących nie ucierpiał. Doszło jednak do zniszczenia autobusów. Mężczyźni spowodowali zniszczenie mienia, ale i doprowadzili do bezpośredniego niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym. Są to czyny zagrożone karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności.